dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj gościmy Andrzeja Piotrowskiego, pełniącego obowiązki komendanta Straży Miejskiej w Wałbrzychu. Witam pana serdecznie, panie komendancie. Dzień dobry pani. Okazją jest 25-lecie Straży Miejskiej. Gratuluję 25-letniej służby. Jak pan może określić w paru słowach właśnie tę służbę, tę pracę przez 25 lat? Ile to jest interwencji na przykład rocznie? W zależności od roku to jest kilkanaście tysięcy interwencji, gdzieś w granicach 20, ponad 20 tysięcy interwencji. Są to różnego rodzaju interwencje, są to interwencje drogowe, są to interwencje porządkowe, interwencje związane z zakłócaniem ładu i porządku publicznego. Są to również spotkania z mieszkańcami, zabezpieczenie różnego rodzaju festynów, które organizowane są na terenie miasta Wałbrzycha przez wspólnoty bądź inne instytucje. Jest tego bardzo dużo. Z czym ludzie do Państwa przychodzą? Jakie sprawy chcą u Was załatwić? To są różnego rodzaju sprawy. Są to sprawy związane z życiem codziennych mieszkańców, z uciążliwościami, jakie występują w ich życiu. Takich skarg w ubiegłym roku mieliśmy około 750. Są to różnego rodzaju sprawy. A sąsiedzi na sąsiadów też tak się skarżą? Również są takie sprawy. No są różne sytuacje. Ktoś zgłasza uciążliwość, że ktoś powiedzmy zakłóca spokój, porządek, więc udajemy się do takich osób. Czy sprawy związane z zanieczyszczaniem terenów wokół posesji. Wtedy idziemy, rozmawiamy, staramy się powiedzmy załagodzić ten spór, żeby mieszkańcy doszli do porozumienia. No i tak to wygląda. Jesteście czasem rozjemcami, podejrzewam. Poniekąd jesteśmy również rozjemcami, bo staramy się doprowadzić do tego, żeby jednak ci ludzie, którzy z sobą ileś tam lat mieszkają w jakimś środowisku, no żyli w zgodzie, nie w jakimś konflikcie, bo wiadomo, że łatwiej się żyje, jeżeli jesteśmy zgoda buduje. Zgodni. Zgoda buduje, tak. Panie komendancie, w ubiegłym roku rozporządzeniem ministra straże miejskie zostały pozbawione używania fotoradaru. Tak się zmieniło prawo, że straże miejskie już nie miały tego upoważnienia, żeby mierzyć prędkość samochodów na ulicach miasta. I fotoradaru, już z tym fotoradarem nie wychodzicie do miasta. Jakie to pana zdaniem skutki przyniosło? Czy to była dobra decyzja, co dalej z tym fotoradarem? Tak. To jest sprzęt konkretny, będący własnością gminy. Zmieniła się ustawa Prawo o ruchu drogowym. Ustawodawca odebrał nam uprawnienia do obsługi fotoradaru i z dniem 1 stycznia nie obsługujemy już fotoradaru na terenie miasta Wałbrzycha. Wszystkie sprawy, które były w toku załatwiania, zostały przekazane do Komendy Miejskiej Policji. Te sprawy będą do końca doprowadzone, wyjaśnione. To nikomu się nie upiecze, nawet jeśli do tej pory nie zapłacił mandatu. Tak, no to tak jak mówię, jeżeli sprawy nie zostały przedawnione, nie upłynął ten okres wynikający z przepisów, to policja będzie dalej to kontynuowała. Tak jak powiedziałem, te sprawy zostały już przekazane do Komendy Miejskiej Policji. Tam odpowiednie służby będą się tym zajmować i będą te sprawy prowadzić do końca. A urządzenie, które widywaliśmy na ulicach? Tak, urządzenie w tej chwili, wiadomo, to jest własność gminy. Jest u nas, w naszej siedzibie, jest zabezpieczone. No nie wiemy jeszcze, jaka będzie decyzja, czy urządzenie to zostanie przekazane, czy policji, czy powiedzmy jakiejś innej instytucji. Także mówię, czekamy na decyzję w tej sprawie. Panie komendancie, kolejną ważną sprawą i taką poprawiającą bezpieczeństwo jest monitoring. Jak to w tej chwili wygląda? Ile osób to obsługuje i czy są sprawy, które dzięki monitoringowi udało się, w których dzięki monitoringowi udało się, nie wiem, schwytać na gorącym uczynku sprawcę jakiegoś przestępstwa, nie wiem, tych uciążliwych graffiti albo jakichś bujek. Jak to wygląda w tej chwili? Monitoring, który funkcjonuje na terenie naszego miasta, jest bardzo przydatną rzeczą. Jest tam zatrudnionych 6 osób, które 24 godziny na dobę, czyli na 3 zmiany dokonują obserwacji terenów, które objęte są monitoringiem. W ubiegłym roku, czyli w roku 2015,
Dzięki obsłudze monitoringu ujawniliśmy ponad 1000 różnego rodzaju spraw. Były to m.in. wykroczenia drogowe, były to bójki, pobicia, były to właśnie dewastacje mienia poprzez malowanie na murach graffiti. I tak jak mówię, te sprawy, które my możemy prowadzić, prowadzimy my jako Straż Miejska, są to wykroczenia. Natomiast sprawy związane z dewastacjami, niszczeniem mienia, to już w zależności od wartości szkody. Jeżeli ta szkoda jest powyżej 470 zł, to już się kwalifikuje jako przestępstwo i te sprawy przekazujemy do dalszego prowadzenia policji. W tym roku udało nam się przy ulicy Zajączka zaobserwować właśnie dzięki operatorowi monitoringu sprawę dewastacji polegającej na malowaniu graffiti na murze budynku. Sprawa została przekazana do policji, muszą zostać wyliczone koszty, jakie tam zostały, zostało zniszczone mienie i dalej w zależności od tej kwoty albo my, albo policja będzie tą Czyli sprawę jest, prowadziła. Czyli jest szansa, że po prostu ten sprawca poniesie konsekwencje swojego czynu i najprościej mówiąc będzie musiał zwrócić koszty odnowienia tej elewacji. Tak powinno być, jeżeli udowodni się, że zostało zniszczone przez konkretną osobę, to osoba ta powinna ponieść koszty naprawy wyrządzonej szkody. A jak to się odbywa, jeżeli obserwujący pracownik widzi, że coś się dzieje? Czy on wzywa patrol, czy to jedzie patrol Straży Miejskiej na miejsce? Jak to wygląda? W zależności od sytuacji, funkcjonariusze Straży Miejskiej pracują w terenie na pierwszej, na drugiej zmianie. Na zmianie trzeciej jest tylko dyżurny Straży Miejskiej, który właśnie współpracuje z monitoringiem. I w przypadku zauważenia jakichś zdarzeń przez monitoring sprawy te przekazywane są do oficera Komendy Miejskiej Policji, który wysyła patrole w teren i podejmują interwencje. Na pierwszej i na drugiej zmianie zgłoszenia monitoringu przekazywane są funkcjonariuszom Straży Miejskiej, którzy są w terenie. Obserwujący monitoring, czyli ten, który dokonuje obserwacji, zgłasza daną sytuację do dyżurnego Straży Miejskiej. Dyżurny poprzez drogą radiową przekazuje te informacje patrolom, które są w terenie i kieruje je w dany rejon celem podjęcia interwencji. Mhm. Czyli wszystko jest pod obserwacją i właściwie żaden występek nie ujdzie nikomu łazem. Te miejsca, które są objęte monitoringiem, są pod obserwacją. Jeżeli są jakieś zdarzenia, to natychmiast jest kierowany patrol Straży Miejskiej w celu załatwienia sprawy. Panie komendancie, z tego co pamiętam z ubiegłych lat, z kontaktów ze Strażą Miejską, państwo bardzo intensywnie współpracujecie z młodzieżą. Jest nawet specjalny patrol szkolny. Co jest jego zadaniem? Na czym polega ta współpraca? Tak, w jednostce naszej funkcjonuje również oprócz innych patroli, patrol szkolny, którego zadaniem jest kontakt z młodzieżą. W patrolu tym są dwie osoby. Ich zadaniem jest kontakt z młodzieżą, przedstawianie problemów nurtujących młodzież, przeprowadzanie pogadanek, różnych konkursów. I tak jak powiedziałem, zadaniem tego patrolu jest uświadomienie młodzieży, ich praw i obowiązków również, bo wiadomo, każdy z obywateli ma swoje prawa i obowiązki. Kierowanie, powiedzmy, tymi młodymi ludźmi ich postępowaniem drogę. Na właściwą drogę. Pamiętam, chociaż jak kiedyś patrol szkolny przepytywał młodzieńca, który powinien być w szkole, a był na wagarach. Tak. I to była taka dość poważna rozmowa. Takie kontrole robimy. Uczniowie, którzy są, jeżeli obserwujemy właśnie młodzież, która zachowuje się podejrzanie, a w godzinach tych powinna być w szkole, podejmujemy interwencje i bardzo wiele takich interwencji właśnie kończy się tym, że ustalamy, że uczeń powinien być w szkole, nie jest i wtedy zostaje dowożony do szkoły i przekazywany pod opiekę dyrektorowi bądź pedagogowi w danej szkole. I być może już więcej takiego, no, miejmy takiego nadzieję, czynu nie popełni. Że więcej czegoś takiego nie przekona zrobi. Przekona się, że to się nie opłaca. Panie komendancie, wiem, że jak rozpoczynała funkcjonowanie Straż Miejska w Wałbrzychu, było 25 funkcjonariuszy, teraz jest 60. Jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o ten stan osobowy? Czy są jeszcze osoby, które pracują po prostu w Straży Miejskiej od samego początku i nadal pełnią swoją funkcję? Tak, więc 15 marca 1991 roku służbę w Straży Miejskiej rozpoczęło 25 funkcjonariuszy. W
w tym były to dwie panie, mieliśmy dwie panie, które u nas pracowały. Do chwili obecnej z tego stanu pozostało 9 funkcjonariuszy, którzy przepracowali 25 lat w Wałbrzyskiej Straży Miejskiej. Na pewno związali się oni ze swoją pracą, muszą lubić to, co robią, pracują dla społeczeństwa, jesteśmy służbą, jesteśmy po to, żeby pomagać mieszkańcom i na pewno celem tych ludzi jest to, aby tym mieszkańcom pomagać. Znaleźliście jakieś fajne zdjęcia i dokumenty podobno ostatnio, tak mi pan tu wspominał przed naszą rozmową. Tak, zachowało się nasze zdjęcie właśnie zrobione na uroczystości ślubowania. Mamy też nagranie ze ślubowania, które i to było 15 marca 1991 roku. Jest to stare nagranie, jeszcze robione na taśmie VHS-u. Ale jest to ślubowanie, no i jest cała ta grupa funkcjonariuszy, tych 25, którzy właśnie w tym dniu rozpoczęli służbę. Zebraliśmy trochę tych takich pamiątek. Jutro właśnie jest ta uroczystość naszego powstania, która odbędzie się na Zamku Książ. Tam między innymi zostanie udostępnione do oglądnięcia dla gości, dla prasy. Właśnie ten materiał obrazujący 25-lecie naszej czyli pracy. Czyli chwila wspomnień. Tak, chwila wspomnień, łezka wokół. Niektórym na pewno się zakręci, szczególnie oczywiście. Tym, którzy pracują od początku. No bo na pewno są bardzo związani z tą pracą, z tym, co robią. No jak wytrzymali 25 lat, to znaczy, że coś ta praca dla nich oznacza pozytywnego. No na pewno oznacza, daje im jakąś satysfakcję, no bo tak jak powiedziałem, jesteśmy po to, aby społeczeństwu pomagać, nawiązywać ten kontakt. No i myślę, że to jest właśnie taki wyznacznik tego, że ci ludzie jednak w pogotowiu. Tak, zdecydowali się, że pracują tutaj nadal. Panie komendancie, jeszcze na zakończenie chcę zapytać o wasze wyposażenie, bo z początku, z tego co wiem, dysponowaliście tylko po prostu samochodem, który służył patrolom, a potem doszły jeszcze inne pojazdy, że nie wspomnę o koniach. Tak. W tym okresie 25 lat ten stan wyposażenia ulegał i ulega nadal poprawie. Tak jak pamiętam, przed 25 laty mieliśmy tylko jeden samochód. Nie był to jeszcze nasz samochód, był to samochód Urzędu Miejskiego, który dostawaliśmy do patrolowania od czasu do czasu. Wypożyczali wam łaskawie. Tak, łącznie z kierowcą był ten samochód nam udostępniany i były załatwiane interwencje. W tej chwili dysponujemy 8 samochodami. W tym prezentami też pamiętam, że Toyota tak, kiedyś podarowała Straży Miejskiej. Dwa samochody otrzymaliśmy od firmy Toyota, która bardzo ściśle tutaj współpracuje, nie tylko z nami, ale i z miastem. Wiadomo, zależy, tej firmie zależy po prostu na ekologii, na tym rozwoju ekologicznym i tutaj bardzo, bardzo się włącza w formę tej współpracy. Tak jak powiedziałem, zostały nam przekazane 2 samochody. Pomaga nam również ta firma, inne firmy też w organizowaniu konkursów. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy taki pierwszy sabacik Straży Miejskiej. Coś dla mieszkańców, było to zorganizowane w Książu. Był to sabacik przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Też wiele firm nam pomogło właśnie w zorganizowaniu tego festynu. Tak jak powiedziałem, w tej chwili mamy 8 samochodów, mamy 4 rowery elektryczne, z których jesteśmy bardzo zadowoleni. Strażnicy, którzy łatwiej pełnią... Łatwiej się przemieszczać tak, po mieście. Chodzi tutaj szczególnie o przemieszczenie po mieście, ale w takich miejscach jak parki, jakieś lasy. Gdzie nie no, można samochód nie wszędzie wjedzie, prawda? Nie wszędzie ten samochód wjedzie, a jednak ten rower, rowerzyści dojadą wszędzie i te interwencje są podejmowane skutecznie i bardzo szybko, także nieraz sprawcy jakichś tam wykroczeń są po prostu zdziwieni, że tak szybko strażnicy dotarli miejsce. No tutaj też to, co mówiliśmy o tym monitoringu miejskim, te miejsca są monitorowane. Jak powiedziałem, informacje przekazywane są natychmiast dyżurnemu, który kieruje na miejsce patrol. Dlatego jest bardzo, bardzo szybkie działanie tego patrolu. On jest bardzo mobilny i szybko się przemieszcza. No i bardzo malowniczy patrol konny. Tak, patrol konny. Mamy 2 panie amazonki, które już rozpoczęły w tym roku służbę na terenie Książa. Od miesiąca lutego one przygotowują te konie do służby.
bo muszą być to konie, które no, będą zachowywać się spokojnie w różnych sytuacjach. Konie spokojne, nie sportowe, tak, tylko... Patrol jest pełniony na terenie leśnym, wiadomo, jest zwierzyna, ten koń nie może się płoszyć. Są samochody na terenie Książa, są podejmowane interwencje, więc ten koń musi być też opanowany, spokojny. Dlatego już te konie są przygotowywane do tej służby. Patrol konny, tak jak powiedziałem, patroluje Książ, ale również i tereny Książeńskiego Parku Krajobrazowego. Chodzi o właśnie osoby, które gdzieś tam palą ogniska w lesie albo po prostu zanieczyszczają teren, bo bardzo często zdarza się, że no niestety mieszkańcy naszego miasta, no i nie tylko, przywożą śmieci i wyrzucają je również na terenie Parku Krajobrazowego. Także ten patrol też ma możliwość przemieszczania się takiego swobodnego, jest mobilny i wiele interwencji udało się dzięki właśnie nim załatwić. Jesteśmy dobrze pilnowani przez Straż Miejską, strzegącą naszego bezpieczeństwa oczywiście przede wszystkim. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gratulujemy pięknego jubileuszu. Naszym gościem był Andrzej Piotrowski, pełniący funkcję komendanta Straży Miejskiej w Wałbrzychu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.